Witam wszystkich widzów. Zapraszam ponownie do serii Zagrajmy w Cywilizację 5 jako Kazimierz Wielki. To jest odcinek 10. Niedawno zdobyliśmy Nottingham, który niestety jeszcze nie możemy zmienić jego nazwy. Musimy najpierw zarektować miasto, czego w tym momencie nie chcemy raczej zrobić. Zmienimy to na Nową Legnicę albo coś. Na razie mamy rozejm z Anglikami. Oczywiście Lądek Zdrój będzie polski, no to chyba nie ulega żadnej wątpliwości. A w międzyczasie, ponieważ mamy trochę wolnego, wysyłamy wojsko przeciwko dzikusom, którzy zagrażają Kabulowi. I Kabul nas lubi. To w sumie dobrze. Kolombo niestety zapomniało o tym, że uratowaliśmy ich przed dzikusami. Bogota na razie o tym pamięta i chce Matko Boski. Wszystko wygląda całkiem dobrze. Zdobycie Londynu będzie relatywnie trudne, ponieważ to są jeszcze zwykli łucznicy. Niedługo mogą być lepszych łuczników. Może być trochę trudne z tego powodu, że z tej strony z zachodu ciężko jest właśnie dojść, wszędzie są lasy. Z tej strony byłoby dojść troszkę łatwiej, więc być może obejdziemy to dookoła. Możemy tu przepłynąć. Mam chyba technologię do tego. Gdzie? Klikam. Tak, to jest optyka? Nie, to jest szlak handlowy, łodzie rybackie. Gdzie to było? To na optyce było, tak? Tak, to było na optyce, czyli wszyscy mogą tędy przepływać, czyli jeśli wszedłem na to pole, mógłbym przejść na drugą, mógłbym przepłynąć po drugą stronę bez obchodzenia tego dookoła. No w czasie wojny to troszkę może jest mało bezpieczne, natomiast w czasie pokoju to jest całkiem sensowne. Jest tu taki problem, że wysyłamy karawanę do Londynu i Londyn wysyła karawanę do nas, no nie możemy na razie wypowiedzieć wojny, więc stracimy całkiem sporo pieniędzy, jeśli spróbujemy ich zaatakować. No, no, w każdym razie, na razie budujemy Akademię Narodową, walczymy z dzikusami, jest dużo rzeczy do zrobienia, zanim będziemy walczyć z Anglikami, co zapewne nastąpi. Inna sprawa, czekamy też na nowego proroka matkoboskizmu. Dobra, mamy łuczników z łukiem kompozytowym. To jest źle, ponieważ mieliśmy fajną przewagę nad nimi przez jakiś czas. Aha, czyli nie ma tutaj już, nie ma tu już obozowiska dzikusów. No dobra, w takim razie z dzikusami nam niestety nie wyjdzie. Jak ja chcę ustawić, aha, to są moi najlepsi, tak? Tak, więc co ja chcę w takim razie zrobić, żeby się ustawić dobrze do następnej wojny z Anglią? Nie jestem pewien, czy wojna z Anglią będzie, natomiast trzeba się przygotować na taką ewentualność. Sensownie byłoby postawić jednego tutaj, powiedzmy, może tutaj. Większość rzutników prawdopodobnie powinna przyjść z tej strony. Z tej strony nie można nawet kawalerią, aż żadną konnicą przejść, ponieważ jeśli konnicę postawimy tutaj, zajmie to 2-4 ruchy, więc w tym momencie skończy ruch na tym polu. No z wszystkich stron, z każdej strony są po prostu dwa pola lasu. Czyli nawet konnica tędy nie przejdzie. Tak samo jest z jednostką typu zbrojni. Jeśli postawimy tutaj, straci tutaj pierwsze tura straci, drugim tura straci, więc dwa razy będzie ostrzeliwana. Trzeci tur może już nie przeżyć jako. Więc to jest mało bezpieczne, więc prawdopodobnie wszyscy powinni zaatakować z tej strony. Ewentualnie mogę postawić jakąś jedną jednostkę, żeby po prostu strzelała do, jeśli ktoś tu wejdzie. Nie jest to szczególnie dobra sytuacja. No w każdym razie, zbudujmy farmę. No ewentualnie możemy zbudować drogę, natomiast z drogą jest na tyle ciężko, jak ta droga by szła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tędy. No mogliśmy już zacząć tę drogę, planując, że skończymy ją, kiedy zdobędziemy Londyn. No to może już jednak jest troszkę zbyt przedwczesne. Chyba lepiej po prostu obejść tutaj, tak. Lepiej po prostu przepłynąć, to zajmie tylko 4 tury. Obejście tego dookoła zajęłoby dużo, dużo więcej. No więc to będzie bardzo spokojne. Czekamy na proroka. Dobrze byłoby wybudować kilka dodatkowych świątyń, ponieważ na razie potrzebujemy dużo wiary, żeby rozszerzyć naszą religię. Nasza religia na razie tylko jest w Warszawie. Przed biurokracją ratuje nas jedynie nieefektywność. No świetnie, czyli dochody żywności z ulepszenia gospodarstwa rolnego zwiększono jeden na polach z dostawem słodkiej wody. Czyli wszędzie tutaj dostaliśmy
raz, dwa, trzy, cztery, bardzo dużo dodatkowej żywności. Tutaj dostaliśmy jej trochę, aha, w sumie dostaliśmy jej prawie nic, to jest jedyne pole właściwie. To pole nie ma dostępu do wody. Tutaj też nie ma świeżej wody, czyli Wrocław nie na tym skorzystał. Łódź na tym skorzysta, jeśli trochę się rozwinie. Tutaj trzeba będzie zrobić dodatkowe gospodarstwo rolne. Przydałoby się je zrobić relatywnie szybko. Dobra, to wytnijcie. Aha, tak, czekamy aż Warszawa się... A, nie, to pole jest poza zasięgiem, tak czy inaczej. No cóż, możecie się przejść tutaj i zrobić... A, albo i nie. Przecież tu mamy drugich robotników, którzy i tak tutaj dojdą. Więc nie ma sensu, żeby każdy... Za dużo mamy robotników. Co tu się stało? Twoje miasto stało się religijne. O, czyli mamy drugie miasto, które wyznaje Matko Boski. Świetnie. Aha, czyli sprzedajemy konia Aleksandrowi. Tak, chciałem się zostawić jednego konia. Teraz to trochę już za późno. No, mogę sprzedać mu fajki. Ile mi zapłacił za fajki? Dobra, 7 zapłacił. Jakby mnie bardziej lubi, zapłaciłby 8, no ale dobra. Żelazo i konie. Ile mi zapłacił za to? Zapłacił mi 3 żelazo? Okej. Czy zapłacisz mi za 2 konie? Aha, tak, masz tylko 2 złota. Dobra, wezmę 2 złota za 2 konie. Aha, czyli nie chcę więcej. Chcę więcej żelaza? No dobra, mam żelaza chyba całkiem sporo. Okej. Mam bardzo dużo koni, bardzo dużo żelaza. Chyba dostaję od zaprzyjaźnionych miast. No w każdym razie wracamy. Generał zdecydowanie powinien być po przeciwnej stronie. No, zwiedzimy sobie tutaj trochę. Niewiele pewnie znajdę, ale mogę się przejść. Więc tak, plan jest na razie taki, że ustawię wszystkie wojska z tej strony, ponieważ tutaj będzie dobre dojście na Londyn, a w międzyczasie mogą na przykład zobaczyć... O, tu jest być może obozowisko barbarzyńców. Prawdopodobnie jest już dawno wyczyszczone. Obozowiska mi się pojawiają, ponieważ mam tą... A jak to się w ogóle nazywa po polskiemu? Ustrój społeczny, tak, mam ustrój społeczny i dlatego mi się obozowiska pojawiają, natomiast one nie znikają automatycznie, kiedy zostałem czyszczone, więc widzę je dużo dłużej niż powinienem. Tak więc, trzeba wzdłuż tej rzeki zrobić gospodarstwa rolne. Ty natomiast, co ty możesz zrobić? Możesz zrobić gospodarstwo rolne na środku pustyni? To trochę takie bez sensu. Co to da właściwie? No, tyle ma sensu, że to daje... że tutaj będzie jeden punkt wiary z tego, natomiast wiarę mam... Warszawa ma wiarę z każdego pola dosłownie, oprócz może tego jednego. Czyli nie ma się co z tym za bardzo przejmować. Okej, jednostka bez rozkazów. To są zwykli łucznicy, czy są ci specjalni łucznicy? Okej, to są specjalni łucznicy, okej, no to też przepływamy w drugą stronę. A, oni mogą w ogóle iść po... Tak, ponieważ gramy z modem, to oni mogą sobie przechodzić po terytorium wroga, ponieważ to są, oni są traktowani jako skauci. Co też jest lekko... To jest lekko głupie, ponieważ scout jako scout powinien przechodzić przez terytorium... kogo tylko chce, to ma sens. Natomiast scout, który... To boli. No dobra, niestety nie mogę powiedzieć wojny jeszcze. Zobaczmy, ile to tury będzie trwało. Dyplomacja. Historia umów. Koniec turze 155. No, no nie wygłupiajcie się. Co się... Aha, nie, złota natura. To mamy złotą naturę przez 30 tur, a pokój tylko przez 10. Czyli możemy za 2 tury ich zaatakować, jeśli bardzo chcemy. No nie musimy, natomiast możemy. Dobra, spróbujmy zablokować tutaj jednak. Bardzo bym nie chciał, żeby tu założyli miasto. Bardzo by było mi to nie na rękę, naprawdę, wyjątkowo by było mi nie na rękę. Robotnicy mnie mało interesują, natomiast jeśli oni założą... Tak, nie mogę ich zaatakować w tej turze, natomiast będę mógł zaatakować za kilka tur. Wolałbym, żeby po prostu mi płacili przez najbliższe 20. Właściwie to mi się całkiem opłaca. 20 dodatkowych tur, kiedy płacę mi 9 na turę, to jest 180. W sumie to nie jest już tak drastycznie dużo złota, jak myślałem. 9 na turę wydaje się być całkiem dużą liczbą, natomiast to... No niestety, ciężko mi ich zablokować nawet.
Mam za mało jednostki, żeby zablokować ich z każdej strony. Prawdopodobnie dalej nie mogę wyjść mi wojny, nie? W następnej nam chyba jest ostatnia tura, gdzie jest gwarantowany pokój. No nic, tam 6 jednostek nic nie mam, żeby zablokować ich z każdej strony. Natomiast... Gdzie niby w ogóle chcą się osiedlić? Raz, dwa, trzy. Czyli nie mogą się osiedlić tutaj, no zresztą gdzie by ktoś osiedli? Prawdopodobnie chcą się osiedlić... W sumie gdzie? Nie no, jest tu miejsce na miasto, natomiast jest tu jedna wielka dżungla, więc nie wiem specjalnie, gdzie by chcieli zrobić miasto. Tutaj? No, ja lubię górki, więc zrobimy prawdopodobnie na górce. No nic, chciałbym jednak, żeby sobie poszli w drugą stronę, wolę, żeby tutaj jednak nie było. To nie wygląda mi na dobre miejsce na miasto. No nic, to przepływajcie tam. Jeśli... Dobra, stój tu. Tak, mogę złapać ewentualnie tego osadnika. O, tutaj jest kopalnia do zrobienia. Dobra, weź, zróbcie tę kopalnię. Mógłbym złapać tego osadnika. Co ja bym chciał z tym zrobić? Jakie wy pola pracujecie? Proszę, zwykłe pola bez niczego. Nie, dobra, więc Kraków ma jeszcze zapasowe pola, które może pracować. Warszawa natomiast jest bardzo biednie z tym. Strasznie dużo nie zaszkodzi, jeśli rzeczywiście zbudujemy tę farmę. Plus 2 żywności. To będzie 3 żywności i 1 plus... Nie, no to całkiem przyzwyczajne pole będzie w takim razie. Nie jest tak źle. Tak, więc czuję się z tym sytuacją tutaj niekomfortowo, ponieważ widzę osadnika. Natomiast mam małą szansę go powstrzymać. Szczególnie, że ponieważ mamy pokój, może sobie po prostu skakać nade mną. O, mogę sprzedać jej... tak. 2 konie za... Ile złota? 3 złota. No, całkiem przyzwoite. No dobra. Więc na tyle dobrze, że idzie w tym kierunku. Ojejku, nie jesteśmy przy czumie Kabulu. Jak mi smutno. Złota Rada Białego Końca, przeżyję to jakoś. Tak, gonimy ich, żeby nie założyli na miasta w tym kierunku. Jeśli pójdą w tym kierunku, założę miasto gdzieś tutaj, to nie będzie mi strasznie przeszkadzać. Chciałbym mieć po prostu otwartą drogę do Londynu. Drogę do Londynu poprowadzę tą z tej strony. Natomiast jedyne podejście do Londynu jest z drugiej, więc jest to troszkę niewygodne. No dobrze, kontynuujemy budowanie gospodarstw rolnych. Tak, mógłbyś coś zrobić, natomiast jeśli... Dobra, widzę, że kot bardzo chciałby ponaciskać sobie na mojej klawiaturze różne przyciski, co nie jest... Nie uważam tego za bardzo wskazane. Mam nadzieję, że to nic nie zepsuło. Dobra, to wy tu stójcie. Następna tura. Tak więc takie podchody. Zastanawiam się, czy wypowiedzieć wojnę Anglikom, czy jeszcze nie. Chyba w tej turze mi właśnie się... To była ostatnia tura, gdzie mają gwarantowany pokój. Prawdopodobnie mógłbym... Tak, traktat pokoju wygasa. Może już przyjęcie ustroju. Dobra, ustrój. Który ustrój? To nam daje żywność w stolicy i darmowe akwedukty. No dobra, to całkiem sensowne. Też nie jestem do końca pewien, czy to wszystko jest tak jak... Czy to wszystko... ile z tego zostało zmienione przez mod. Na razie mamy... Oj, nasze szczęście się szybko skończyło. Mieliśmy całkiem dużo szczęścia, natomiast już nie mamy. Czego nam potrzeba? Targowisko nie da tu aż strasznie dużo, natomiast z drugiej strony... Czy coś jest nam potrzebne szczególnie? Możemy zrobić targowisko. Nie ma sensu robić więcej robotników. Robotników mamy i tak za dużo. Tak, więcej bawełny na sprzedaż, która jest oczywiście
trochę bezużyteczna, ponieważ nie znamy nikogo, kto mógłby ją kupić. Dobra, po prostu przekonajmy go, żeby sobie tam poszedł w tą stronę i wszystkim to na rękę pójdzie. Mogę im po prostu pozwolić założyć miasto. Jeśli założymy... z tego miejsca nie mają jak wyjść. No dobra, to moje wojska sobie będą czekać, ale ich osadnik po prostu będzie tutaj siedział i... No, będzie miał tutaj urlop gwarantowany, bo chyba że tam da się przejść, ale nie wiem, czy to jest górka, czy nie. No, niestety nie mam widoku na to. Za to widzę, że mam coraz mniej zadowolenia. To jest Akademia Narodowa, to jest Koloseum, ok. Czyli za 5 tur będziemy mieli Koloseum i potem będziemy mogli budować Circus Maximus, jak się nazywa. Circus Maximus się nazywa Circus Maximus, ok. Nie zrobili niczego bardziej kreatywnego. Stadion Narodowy, o. Dobra, zobaczymy, czy oni mogą stąd uciec. A jednak. Czyli jednak mogą stąd uciec, no niestety. A miałem nadzieję, że to będzie jedna górka jeszcze i... A nie, właściwie nie może być góra, bo góry się widzi z dalszej odległości. Zasady, na ile pól się widzi różne rzeczy, to są dosyć dziwne w tej grze. Dobra, to... Wy się tu przejdźcie. Mogę się przejść, zobaczyć, co z tymi dzikusami się dzieje. Aha, tak, wy tu stoicie, nie ma żadnego problemu z tym. Mógłbym zostawić jedną jednostkę z tej strony. Nie ma chyba z tym problemu jakiegoś większego. A, problem będzie taki, że jeśli będę chciał się wycofać z tego pola... Nie, będę mógł się wycofać prosto na wodę. Nie mają jak ostrzelać tej wody, chyba że będą mieli tych swoich łuczników z większym zasięgiem, ale myślę, że to jeszcze nie teraz. Dobra. Widzę, że kot wrócił, będzie chciał znowu na klawiaturze siedzieć. Trzeba kota przekonać, żeby na klawiaturze jednak nie siadał. Tak więc... co wy tu możecie zrobić? Możecie zrobić różne tartaki? Tutaj nie widzę niczego na tym. Czy tutaj nic nie ma? Wydaje mi się, że tu nic nie ma. Chyba, że... nie no, nie ma, to po prostu jest sam jeleń chyba. Lasłonka, dobra. Dobrze by było, gdyby te ikonki były jakieś takie bardziej wyraźne, bo jakoś... Szczególnie na przykład gospodarstwo rolne, które się zaczęło, a gospodarstwo rolne, które jest skończone, wyglądają prawie że tak samo. No, kolorem się różnią, ale kolor przecież też różny na różnych rodzajach pól, więc... tak, więc wy sobie tutaj siedźcie. Czy tutaj mieliście siedzieć? Tutaj sobie siedźcie. Ups, co jest? Więc Londyn się rozrósł o jedno pole, dlatego nie mogę tam wejść teraz. No cóż. A oni tu teraz siedzą? A czemu oni tutaj siedzą? Dobra, widzę, że dzikusów już tam nie ma. Tak, więc o to mi chodziło. Zbudujcie obóz. Wybudujcie gospodarstwo rolne wzdłuż rzeki. Za dużo po prostu tych robotników. No trzeba... Jeśli ma się dużo robotników, trzeba po prostu zdobyć kilka miast, żeby tych robotników było w sam raz. No, to jest jedyny sposób. Więc tak, niespecjalnie chce mi się walczyć na razie z Anglikami. Źle co zrobiłem. Mogłem tym go blokować, a tym po prostu chodzić, bo ten, on ignoruje koszty terenu. Właściwie to mogę tak go przejść. Dobra, wszystko zrobiłem bez sensu. W następnym turze o tym pomyślę, co z tym zrobić dobrze. Inna sprawa, nie jestem pewien, czy to jak kot sobie po prostu usiadł na klawiaturze i zrobił Alstaba, czy coś w tym stylu, czy mi to nie zepsuło całego nagrania. Przekonamy za kilka... No, jak skończę, to zobaczę, czy nagranie nie jest popsute, to byłoby raczej kompromitujące. Aleksander przestaje wysyłać nam futra. Dobra, więc mamy nowy deal z Aleksandrem. Futra zabawalne. Dobra, masz jeszcze jeden złotak? Co ci mogę sprzedać? Mogę ci jeden żelazo za jeden złoto? Kupisz? Nie chcesz kupić. Dobra, do widzenia. Elżbieta prawdopodobnie nie ma złota, ma minus 3. Mamy plus 61. Strasznie dużo pieniędzy mam, jakby nie patrzeć.
No dobra, gdzie oni mogą pójść? Mogą ich tak blokować i blokować i blokować. No nie byłoby jakimś strasznie głupim pomysłem. Trochę ganiam bez... trochę bez sensu. Nie ma sensu, żeby generator się ganiał. Tak, gdzie oni mogą zrobić miasto? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Mogliby sobie użyć miasto na przykład tutaj dosłownie. To nie jest takie złe miejsce, albo tu. To byłoby dobre miejsce na miasto. Albo tu, no któreś z nich. W każdym razie to tutaj mam przejście wolne, więc nie jest źle. Zobaczmy jednostki bez rozkazów. Tak, więc mogę zrobić tutaj tartak. Czy ja już mogę zrobić... jak to się w ogóle nazywa? Trading post. Wydaje mi się, że to dopiero jest tutaj trading post. Punkt handlowy. Nazwijmy to sklep albo coś, nie. O, właśnie, jest kopalnia do zrobienia. Zbudujmy kopalnię. Myślę, że wy sobie tu po prostu poczekacie. Powinienem już niedługo ich wrócić z nimi. Nie ma żadnych obozowych dzikusów. Nie ma sensu. To, no, żeby coś odkrywać, będą musieli iść dużo, dużo dalej. Wątpię, żeby to obozowisko dalej tam stało. To na mapie ono sobie stoi, ale tak naprawdę pewnie go tam nie ma. Anglicy prawdopodobnie założyli miasto w ciągu najbliższych kilku tur. Tutaj to było raczej słabe miejsca na miasto. No weźcie, nie kpijcie, ale oni próbują tak mnie obejść. Ojejku, nie jesteśmy sojusznikiem Bogoty. Ale dalej jesteśmy przyjaźni Bogocie. Dobra, idziemy tutaj. Trzeba to jednak zablokować. Tak. Nic tam specjalnie nie widzę. Dobra, zbudujcie tutaj jeszcze jedną plantację bawełny. Dobrze byłoby, gdyby te wszystkie cywilizacje się pojawiły. One się chyba pojawią, kiedy... zasada jest chyba taka, kiedy ktoś odkryje wszystkie cywilizacje i będzie miał dodatkowo... maszynę drukarską. Jak to się nazywa? Prasę drukarską. Gdzie jest prasa drukarska? Tu jest prasa drukarska. No, ktoś ją prawdopodobnie zrobi prędzej czy później. Dobra, mam teraz edukację. Spróbujmy potem iść, no... gildię i mechanikę. Trzeba jednak gonić, bo prawdopodobnie jesteśmy daleko za wszystkimi. Następna tura? Możemy zobaczyć, jak daleko jesteśmy za wszystkimi w technologiach. To może nie być jakieś drastycznie. Czemu budujemy konnicę w Warszawie? Teraz mnie wszystko zmyliło. Aha! Czy nie poinformował mnie o tym, że zbudowałem akademię? Dobra. No, to nie liczy jako cud świata, to jest po prostu tylko jeden budynek, każdy kraj może swój postawić. Jedna konica nie jest zła, więc mogę to zrobić. Twoje miasto stało się religijne, mamy nowego proroka. No to świetnie. Zbudujmy Circus Maximus w takim razie, co to jest Boroduru? Trzech darmowych misjonarzy, trzy pobożności i dwa... Aha, nie, trzech darmowych misjonarzy i pięć wiary. Może zbudujemy pierw Borobudur. A potem Circus Maximus. Możemy Borobudur nie wyjść, no trudno. Nie będzie to najgorsze. Potem spróbujmy zrobić mur, ogród, świątynię. A może spróbujmy Circus Maximus gdzie indziej? Czy jest jakieś miasto, które nic ważnego nie robi? Młyn wodny, Circus Maximus 15 tur. Zobaczmy w ogóle co z tym. Najwięcej produkcji ma Warszawa i Łódź. Być może mógłbym trochę poprzenosić te pola, żeby dostać parę produkcji więcej. Czy robicie młyn wodny za 5 tur? To będzie dodatkowa produkcja. Mógłbym to... No, nawet nie zaczęliście, więc mogę... No dobrze, zróbmy to w ten sposób. Oni niech budują Circus Maximus. Czyli za 15 tur będziemy mieli chyba plus 4 do zadowolenia, dobrze pamiętam? Plus 5 wręcz. No dobra, plus 5 do zadowolenia. W Wrocławiu budujcie zdecydowanie latarnię morską. Potem możecie zrobić kaplicę. Czy spichlerz ma jakiś sens tutaj? Spichlerz daje nam zwierzynę, pszenicę i banany. Nic z tego tutaj nie ma, więc książęce stajnie. O, książęce stajnie są najważniejsze tutaj. Nie są, bo te dwa pola niestety nie są nasze. Gdyby Kraków miał dostęp do tych dwóch pól, zdecydowanie by były, natomiast niestety nie są. Tak. Więc nasza konnica niech dostanie szturm. Lepiej byłoby chyba przejść na drugą stronę. Z tej strony dużo nie zrobię. A, właśnie, prorok. Zobaczymy co z tym prorokiem.
Jest prorok? Rozwiń religię. Tak więc, drugie wierzenie wyznawców. Plus jeden szczęścia z kaplic w miastach z trzema wyznawcami. Plus dwa szczęścia ze świątyń w miastach z pięcioma wyznawcami. Trzeba się na szczęście patrzeć tak naprawdę. Meczety, trzy wiary, dwa kultury, jeden... tak, czy mamy już pagody? Zrobimy dodatkowo... koszar, szczęście z koszar. Dwa szczęścia z ogrodów. Chyba najwięcej sensu miałoby zrobienie dwa szczęścia ze świątyń. Albo jedno szczęście z kaplic. No, dwa szczęścia ze świątyń jest więcej szczęścia, natomiast dużo miast nie będzie miało niestety świątyń zbyt szybko. No, zawsze mogę kupić świątynię, to daje dwa dodatkowe szczęścia. No, tak jak w oryginalnej cywilizacji świątynie dawały szczęście. Albo teoria ewolucji. Dwa nauki z owiec, bydła i zwierzyny. Zobaczmy to. Aha, tak. No, jak wyjdę stąd, będę musiał jeszcze coś zrobić. Bydło. Nie mam jakoś strasznie dużo owiec, bydła i zwierzyny. Dobra, skupmy się na szczęściu. Moje szczęście jest raczej bardzo niewielkie. Aha, czy dobra, rozwinę religię. No dobra, zróbmy szczęście z świątyń, to jest dużo więcej szczęścia. I co z tym? Wierzenie rozwijające, czyli coś tam pomaga, no, rozprzestrzeniać wiarę. Prosto silniejsi, siła nawracania, gdzieś to był zasięg chyba. O właśnie, nie, szybkość rozprzestrzeniania. To była szybkość, myślałem, że to jest zasięg. Religia rozprzestrzenia się, aha, to jest zasięg, to jest szybkość. Dobra, zróbmy teksty religijne. Nie ma tego większego znaczenia chyba. Tak więc, następny, już nie bawmy proroków, następnego bierzemy... Nie możemy zrobić żadnej pagody, więc po prostu weźmy kilku misjonarzy. Dostaniemy też trzech misjonarzy za darmo z Borobuduru. Jeśli rzeczywiście będzie, więc będziemy mogli wysłać ich wszędzie. Do Kolombo, do Bogoty. Rozwinęła się religia bardzo. Na razie najbardziej mnie irytuje to, że... widzę, że oni tutaj siedzą. Dobra, wracajcie powoli. Najbardziej irytuje mnie to, że żadnych innych cywilizacji jeszcze nie odkryłem. Tak w ogóle myślę, że to jest najwyższy czas skończyć odcinek. Trwa mniej więcej tyle, co powinien. I muszę jeszcze zobaczyć, czy rzeczywiście dobrze się nagra. Byłoby to jednak bardzo irytujące, gdyby nagranie było bardzo słabej jakości. No więc do zobaczenia w następnym odcinku.